Większość zdjęć kręciliście w Białołęce, a w areszcie śledczym. Czy to miejsce wpływało... No haja. Próbowaliśmy na przykład podglądać czasem więźniów, ale powiem ci, że to jest dosyć niebezpieczne, bo już tam to się nazywa ten wizjer kukiel. I przez ten kukiel tak raz chciałem zajrzeć i dostałem ostrzeżenie, że w zeszłym tygodniu kolega jeden stracił oko, ponieważ oni wyjęli szybkę z tego i czekali z drutem. Jak zajrzał, to bach, wybili mu oko takie. Dla atrakcji. Są, wiesz, też cele takie, gdzie naprawdę ci ciągnie, żeby zajrzeć, nie? Gdzie są jacyś wielokrotni mordercy. Zresztą te cele też, jak jesteś na spacerniaku, też są obrysowane białą linią. To jest ta cela, w której siedzi ktoś bardzo niebezpieczny. Okay. No, zło przyciąga, nie? Tak, jesteś ciekawy, jak wygląda człowiek, który przekroczył taką granicę dla nas tak. Nieprzekraczalną. Tak. Uwolniłeś się od roli Albercika, czy też zdarzyły ci się przygody w życiu rzeczywistym? O, dużo mi się przygód z tym filmem zwłaszcza na Pradze. Mieszkałem na Pradze, więc... Tak. Pamiętam, że z Andrzejem, z Dziejkiem, czyli właśnie, który grał z Borka, siedzieliśmy tak. Kiedyś tam w Łysym Pingwinie i po prostu przyczepił się ten koleś. Nie mógł jakby przełożyć sobie na to, że to jest aktor, który grał frajera, tylko dla niego to był frajer i nie mógł tego znieść, aż doszło do bójki, naprawdę.